Realizując projekt Krajnówka od nowa, zaczynaliśmy od diagnozy. Wszyscy z nas, mieszkańcy, radni, najpierw diagnozowali problem, mówili o tym, czego nam brakuje. Jednym z najważniejszych wniosków było to, żeby młodzież znalazła swoje miejsce aktywności również w Hajnówce, żeby nie było tak, że młodzież wyjeżdża do Białegostoku, że nie ma miejsca, gdzie realizować własnych swoich zamierzeń i celów. Mówimy tu o rzeczy kluczowej, o przyszłości naszego miasta, tak? O miejscu przestrzeni dla młodzieży. I to nie może być tak, że Hajnówka od nowa jest Hajnówką. Adam Czurak przypomniał jeden z wniosków, który chcemy realizować w przyszłym roku. W tym projekcie mamy do realizacji dwa miejsca aktywności lokalnej. Jakiś czas temu spotkaliśmy się wspólnie ze środowiskiem i młodzieży, i środowiskiem seniorów. Rozważaliśmy takie rozwiązanie, żeby te male były, że tak powiem, razem w budynku byłej szkoły numer 5. No ale niestety okazało się to po prostu niemożliwe. No, pewnie jedna i druga strona ma swoje uzasadnione argumenty, dlatego też wówczas zadeklarowałem, że przeanalizujemy nasze możliwości lokalowe, które w mieście mamy, oczywiście w oparciu o lokale, które są własnością miasta Hajnówki, i zaproponujemy inną lokalizację. I właśnie dopiero przedwczoraj bodajże takie spotkanie było, taka lokalizacja w tym budynku, o którym pan radny mówi, została zaproponowana. Jeżeli nie ma akceptacji dla takiej lokalizacji, to przecież nie będziemy się z uporem maniaka upierać, że to ma tam być. Realizacja projektu trochę trwa. Jak pan radny bardzo dobrze wie, w tym samym budynku są biura projektu, tak? Zakupiliśmy na potrzeby administracji budynek PKO i w przyszłości te biura będą przeniesione. Także ta lokalizacja, o której pan radny wspomina, w budynku przy ulicy Piłsudskiego 8 pod kątem malu dla młodzieży, nie jest niemożliwa. Tylko na spokojnie trzeba normalnie jeszcze raz to wszystko pod każdym względem przeanalizować, żeby zwolnić to miejsce, które no, powiat w tej chwili od pewnego czasu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, wykorzystuje na własne potrzeby. Powiat to wynajmuje i płaci za utrzymanie. To jest główny powód, dlaczego takie decyzje podjąłem, żeby te pomieszczenia nie stały puste. A w górnym piętrze są prowadzone zajęcia liceum, tak jak pan radny wspomniał, ponieważ tam w tej chwili są prace remontowe, ale prace remontowe się skończą i możliwości lokalowe będą. Także myślę, że rozwiązanie satysfakcjonujące młodzież, jeżeli chodzi o lokalizację malu, jest jak najbardziej realne. Ja tutaj w perspektywie żadnego problemu nie widzę do rozwiązania tego. I od razu chciałbym wyjaśnić pewne rzeczy, bo tam w tym, pod tym listem podpisały się moja małżonka i małżonka Adama. I być może dzisiaj ktoś może pomyśleć, no, mają w tym interes. Przyznaję się, mam w tym interes, bo mam tutaj dwoje dzieci. Adam ma swoje dzieci. I my chcemy, żeby te dzieci tutaj zostały, żeby wyfrunęły w świat, zdobyły wiedzę, nabyły doświadczenie i wykorzystały je tutaj w Hajnówce. To dla mnie jest najważniejsze. Ja patrzę przyszłościowo i chciałbym, żebyśmy przyszłościowo patrzyli na budżet, na rozwiązania, na inwestycje. To powinno nami wszystkimi kierować. Mamy wiele ciekawych projekt Hajnówka od nowa, zielona transformacja. W swoim założeniu bardzo szeroko traktował poprawę różnych obszarów funkcjonowania, czy to urzędów, czy organizacji, które funkcjonują na terenie naszego miasta. Mamy wiele ciekawych inicjatyw. Dzięki zespołowi pani Magdy Hirko, dzięki aktywności pani Agnieszki Dawydzik, innym ludziom widzimy progres ruchów oddolnych. Uważam, że powinniśmy stawiać na młodzież. Akcja Hajnówka to jest grupa ludzi, którzy poświęcają swój prywatny czas, którzy na tym nie zarabiają,
którzy mogliby robić zupełnie inne rzeczy, a poświęcają swój prywatny czas dlatego, aby w tym naszym mieście działy się ciekawe rzeczy, aby młodzież miała co robić, aby budować w nich ambasadorów Hajnówki. Tutaj młodzież jest naszą przyszłością. I dostrzegam właśnie pewien problem, że nie doszukuje się tutaj celowego działania, ale przeciwstawia się jakby potrzeby osób starszych nad potrzeby młodzieży. I dopiero dzisiaj słyszymy o tym, że Pan będzie teraz ten temat, bo może rzeczywiście to jest nie tak. Ja słyszałem, że wczoraj miało się odbyć to spotkanie i za 10 trzecia, a o 3 miało być spotkanie, przysłał Pan SMS-a, że Pana nie będzie. A umówił się Pan z tymi ludźmi i oni pozrywali się ze swoich zajęć i pracy, a Pan nie przyszedł. Więc dzisiaj Pan mówi, że Pan będzie to zweryfikował, trzeba to jeszcze sprawdzić i tak dalej. Był na to czas. Był na to czas. Ja widzę działania, które oddano specjalistom, Magdzie Hirko, pani Agnieszce Dawydzik, i zobaczcie, jak to poszło wszystko do przodu. To poszło wszystko do przodu. Pan burmistrz oddał część kompetencji i widzi pan, że to przynosi efekt. Więc warto czasami słuchać ludzi z zewnątrz. Warto oddać im pole do działania. Nie wiedziałam, że dzisiaj wpłynie pismo od akcji Hajnówka, a już się przygotowałam, żeby tej złotej naszej młodzieży podziękować. Dziękuję Kasiu, dziękuję Agnieszko, dziękuję Jacku, dziękuję Mirku, dziękuję Stefanie. Dziękuję wam wszystkim. Jest was tak dużo, jesteście wszechobecni. Jeszcze nie było funduszy norweskich, a oni działali. Był problem ze stworzeniem serca metalowego, gdzie by zbierać nakrętki dla Kubusia. Złożyli się i zrobili. Ale brawo dla was za odwagę. Po raz pierwszy się ktoś postawił. Ktoś po raz pierwszy złamał zasadę naczelstwo łutrze znaje. Brawo. I nie wierzcie w obiecanki. 4 lata seniorzy mieli obiecany lokal i do tej pory tego lokalu nie mają. Ja jestem przedstawicielem seniorów. Pół Rady Miasta też jest na tym samym stołku. Rada Powiatu też jest geriatryczna. Pół Rady Miasta też jest po drugiej stronie. Naprawdę stawiajmy na młodzież. Ja może z racji swojego byłego zawodu kocham młodzież, wierzę w młodzież. Po prostu jesteście wszechobecni, buntujcie się, walczcie i nie wierzcie w obietnice. Po prostu, jeżeli was pan burmistrz wczoraj zlekceważył, nie przyszedł na spotkanie, będzie was łudził obietnicami, jak myślę, często to ma miejsce. A wy jesteście konkretni, wy jesteście aktywni i odważni. Bądźcie tacy, bo naprawdę udaje się wam to. Bardzo się cieszę, że ten list został napisany, bo po prostu wreszcie wybrzmieliście. Stawiajmy na tych młodzież, na tą młodzież, bo jeżeli oni nie wygrają, to będzie skansen, tak jak Marcin mówił. A skansenie też jest fajnie, ale to tylko wycieczki przyjeżdżają, a żyć trochę trudniej. Także bardzo proszę, przemyślmy argumenty akcji Hajnówka. Ta kwestia wynikła raz, że właśnie z tym miejscem aktywności lokalnej, gdy podobno już budynek był obiecany seniorom, a jeszcze są prowadzone konsultacje, na które są spraszane dzieci i młodzież. Ta młodzież stawia się licznie, grupa 50-osobowa, a już wszyscy w kuluarach mówią, że po co tam przychodzicie, jak i tak te miejsca mają być przeznaczone seniorom. My wiemy, dlaczego mają być przeznaczone seniorom, bo to są głosy wyborcze, dzieci do lat 18, młodzież do lat 18 tych głosów wyborczych nie da. I pan burmistrz bardzo się zdziwił, gdy zobaczył tak liczną grupę młodzieży. Wiem to z relacji naocznych świadków. A ta młodzież sama zainicjowała akcję, nazwijmy to w cudzysłowie, ratunkową, bo coś jest robione za ich plecami. A my mamy taki piękny projekt, Hajnówka odnowa, zielona transformacja, gdzie stawiamy na konsultacje, na rozmowę z mieszkańcami, gdzie diagnoza pokazała nam brutalnie, że no, miasto nie jest zarządzane
jakoś z nowoczesnymi standardami.